Dzieci z Głogowa będą przebadane w ramach akcji Nie nowotworom u dzieci. Chodzi o maluchy w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Do miasta przyjedzie nowoczesny ambulans Fundacji Ronalda McDonalda, gdzie specjaliści wykonają kompleksowe badania ultrasonograficzne. Akcja skierowana jest do wszystkich, jednak na badania powinni się zgłosić szczególnie rodzice dzieci, których coś niepokoi. Wiadomo, dzieci takie małe, 9-miesięczne, same nie potrafią określić, co jest nie tak, nie płacz, tylko wyrażają swój ból przez płacz. Rodzice najlepiej wiedzą, gdzie coś dziecka niepokoi. Jeżeli Państwo chcecie przyjść, zapraszamy, ale tak jak mówię, wskazaniem jest do dzieci, jeżeli są jakieś objawy, bóle brzuszka, wskazanie kolki, długotrwałe gorączki, kaszle. Dzieci będą przebadane od szyi praktycznie, grasica, tarczyca, jama brzuszna, narządy rodne, u chłopców moszna, u dziewczynek jajniki. Wszystko będzie to w jednym, podczas tego jednego badania przebadane. Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda będzie w Głogowie 30 listopada i 1 grudnia. W czasie tych dwóch dni wykonane zostaną kompleksowe badania ultrasonograficzne dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Mamy 140 dzieci do zapisania. W jednym dniu będzie przebadanych 70 dzieci, w kolejnym dniu będzie następne 70 dzieci. Będą dwa w tym wielkim samochodzie, onkobusie, będą dwa aparaty USG z dwoma specjalistami, także to będzie dwoje dzieci naraz będzie badane. Każde dziecko 15-18 minut. Aby wziąć udział w badaniach USG, należy zapisać dziecko telefonicznie. Zapisy będą przyjmowane w dniach od 12 do 14 listopada, w godzinach między 16 a 19. Decyduje kolejność zgłoszeń. Numery telefonów znajdują się na plakatach. Jeśli program będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, to w przyszłym roku będzie kontynuowany. Wtedy przebadanych zostanie 420 dzieci.